Nazywam się Kamil Rudawiec, pełnię obowiązki dyrektora szpitala w Pszczynie. Mam 50 lat, jestem żonaty, mam dwójkę dzieci. W toku mojej pracy spotykałem się z wieloma problemami mieszkańców, zdrowotnymi, ale też innymi. W mojej pracy poznałem radnych i władze powiatu, i wielu pracowników starostwa powiatowego. Także stwierdziłem, że moja rola jako dyrektora szpitala mogłaby być dobrze uzupełniona również pracą dla społeczności jako radnego. Opieka zdrowotna to nie tylko udzielanie pomocy pacjentom, ale poziom zdrowia społeczności zależy od wielu innych czynników. Myślę tutaj przede wszystkim o działaniach promujących zdrowie. Myślę głównie o ścieżkach zdrowia, drogach rowerowych, no i również też o działaniach profilaktycznych, których w ogóle nie tylko w powiecie pszczyńskim, ale w naszym kraju jest za mało. Bardzo uważnie śledziłem to głosowanie i bardzo mnie cieszy, że wielu mieszkańców tutaj zagłosowało za przeznaczeniem środków na budowę hospicjum. Wiem o tym, że tutaj istnieje tylko hospicjum udzielające pomocy domowej, hospicjum stacjonarne byłoby doskonałym tego uzupełnieniem. Chciałem powiedzieć, że dyskutowałem ten temat z zarządem spółki Centrum Dializa, właściciela szpitala, i udało mi się uzyskać zgodę właściciela spółki na umieszczenie takiego hospicjum stacjonarnego do czasu zbudowania właściwego hospicjum i ukończenia tej inwestycji. Chciałem też z tego miejsca serdecznie podziękować osobom, które złożą na mnie głos i mi zaufają. Będę się starał tego zaufania nie zawieść.